Dzisiaj zostałam zamknięta w więzieniu. Oczywiście za niewinność. Ale będziemy musieli sobie jakoś poradzić, więc pokażę Wam kilka więziennych lifehacków, dzięki którym jakoś tu przeżyjemy. Jeżeli chcecie, żeby nigdy Wam się te lifehacki nie przydały, to zostawcie teraz łapkę w górę, a my zaczynamy dzień. Dzisiaj mamy 13 listopada 2023 rok. I żeby nie stracić rachuby czasu, pierwsze co musimy zrobić po wejściu do celi, to czymkolwiek co mamy pod ręką, wyryć na ścianie dzisiejszą datę oraz zaznaczać każdy kolejny dzień kreską. Ja mam do dyspozycji tylko widelec, mam nadzieję, że mi się uda. Oto dzień, w którym straciłam wolność. Zaznaczamy pierwszą kreskę i zobaczymy, jak długo tutaj posiada. Bardzo łatwo jest się w tym pogubić, więc jeżeli nie znacie dni poszczególnych miesięcy, to mam na to łatwy sposób. Możemy to policzyć na swoich kostkach. Zaczynając od lewej strony, wystająca kostka to miesiąc, który ma 31 dni, a wgłębienie 30. Styczeń 31, luty 28, marzec 31, kwiecień 30, maj 31, czerwiec 30, lipiec 31 i uwaga, bo sierpień też ma 31 i też jest wystającą kostką. Czyli sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 31. W celi jest smutno, szaro, brzydko. Wypadałoby trochę jakoś ozdobić te ściany. Na szczęście mam ze sobą trzy zdjęcia. Zdjęcie mojego ukochanego, zdjęcie moich cudownych piesków. Zdjęcie z cudownych czasów, kiedy jeszcze byłam syreną. Pewnie się zastanawiacie, jak ja chcę je przykleić. Otóż mam na to prosty lifehack, jest to pasta do zębów. Sprawdźmy, czy nam się uda. Trochę pasty nakładamy na ścianę. Robi się z tego nam taki klej. I przyklejamy pomyk. Działa! Nie ma co, mocny lifehack, poradziłabym sobie w pacę. I moje kochane piesełki. I co? Od razu ta ściana wygląda jakoś radośniej, prawda? Mam tu kilka swoich rzeczy i kawałek taśmy klejącej, ale nie mam żadnej półki, więc z taśmy klejącej zrobimy sobie taki uchwyt na te wszystkie moje akcesoria. Przyklejamy taśmę w ten sposób. Robimy taki dziubek. I w ten sposób tworzymy sobie taki uchwyt na nasze wszystkie rzeczy. Grzebyk, szczoteczka, widelec, pasta. Ta-dam! Oto moja szafka z Ikei w więziennej celi. Dobra, lecimy dalej. Teraz trzeba się trochę ogarnąć. Nie ma co gadać, dziewczyny nawet w więzieniu chcą wyglądać dobrze. Ja też. Więc znalazłam kilka lifehacków, dzięki którym zrobimy sobie makijaż oraz fryzurę. Zacznijmy od włosów. Podobno możemy użyć tamponów jako naszych papilotów do zrobienia loczków. Widziałam, jak dziewczyna robi całą głowę takich loków, ale ja na to nie mam czasu, bo ja niedługo wychodzę, więc zrobimy sobie tylko grzywkę. Będziemy w tych tamponach siedzieli do końca odcinka i zobaczymy, czy wyjdą nam loczki. A więc tak, bierzemy kosmyk naszego włosa, bierzemy naszego tampona i zawijamy nasze włosy w stronę głowy. Tak wygląda nasz popilot. Okej, spinamy to i odplączamy dopiero na sam koniec. Podczas gdy włosy nam się już robią, przejdźmy do make-upu. Głównym składnikiem jest kawa. Kawa. I krem. Jak najzwyklejszy krem. Potrzebujemy miseczki. Jeżeli nie mam miseczki, to możemy to robić po prostu na dłoni. Ale ja mam miseczkę, wyobraźcie sobie. Bierzemy sobie naszego kremu trochę. Wkładamy do miski. Następnie bierzemy rozpuszczalną kawę. I z tych oto dwóch składników przygotowujemy podkład. Nie wiem, ile tego się daje. Dałam na oko. Okej, teraz musimy to tak zblendować, żeby nam się rozpuściła ta kawa w tym kremie. Powstał nasz podkład. Jak myślicie, czy to jest mój odcień? Tak, 1:1. Ja to muszę nałożyć na twarz, a to tak śmierdzi. No ale dobra, poświęcamy się, musimy dobrze wyglądać, tak? Słuchajcie, oczywiście nie mamy beauty blendera w więzieniu, więc wszystko musimy nakładać palcami. A może chociaż będę miała ładniejszy kolor skóry pod... Chyba nie. Może coś z tego będzie, słuchajcie. Ej, nie jest tak... No i gorzej, jak to zaraz rozsmaruję. Słuchajcie, ja zaraz będę wyglądała tak ładnie. Klawisz, jak przyjdzie, to mnie wypuści od razu. Pomyśli, że to inna osoba. Nie zapominajmy o szyi. Szyja też jest ważna. Co
to tak śmierdzi. Nie mam żadnego lifehacka na perfumy. Odcień tego podkładu do cappuccino, jakbyście chcieli kupić, skorzystać. No ale zobaczcie, od razu ta cera jakoś taka bardziej promienna, co nie? Głupo promienna. Nie no co, bardziej taka jestem wyrazista teraz, pod kolor stroju. Mi się akurat udało przemycić pędzelek, więc użyjemy sobie kawy jako bronzera. O. Bardziej do piegów się nadaje. Dobra, zróbmy z tego piegi. Dobra, piegi sobie trochę zrobiłam, jest git. I teraz, uwaga, bo nie wytrzymacie. Teraz zrobimy sobie cienie i usta za pomocą gazety i wazeliny. Żeby stworzyć cień, potrzebujemy wazeliny. Nakładamy sobie na palca. Szukamy jak najbardziej intensywnego koloru w gazecie. I pocieramy. To miało działać. Nope. Może za dobra gazeta. Spokojnie, mam jeszcze awaryjnego lifehacka. To są kartki świąteczne, które dostałam na święta od Krystiana. Tak było. One mają na sobie trochę brokatu. Żeby ściągnąć z nich ten brokat, musimy ocierać je obie o siebie. Zobaczcie, mamy brokat! Zrobimy taki bardziej sylwestrowy look. Bierzemy wazelinkę. Ściągamy sobie z lusterka ten brokat i smarujemy usta. Super lifehack! To jest najgorszy make-up na świecie. No dobra, trochę błysku nasze usta dostały. Oto finalny efekt. No. Jak wygląda? Może to jej urok, może to maskara. Masakra. Tak? Jak to szło? Masakra! Dobra, wiecie co? Smutno tutaj trochę, przydałyby się jakieś świeczuszki, tak jak u mnie na chacie, więc zróbmy świeczkę. Bardzo niewiele potrzeba do stworzenia świeczki. Wystarczy jabłuszko, szpileczka, zapałki, olejek na przykład z zupki chińskiej i bacik. Albo na przykład tampon z naszej głowy. Szpilkę wbijamy w środek naszego jabłka, w ten sposób. Otwieramy olejek, wlewamy olejek do środka naszego jabłka. Urywamy sobie kawałeczek bacika. Zawijamy troszeczkę w ten sposób. Możemy go też zmoczyć w olejku, który nam został. Następnie wkładamy go tutaj do środka tego oleju i zawijamy wokół naszej szpilki. Okej. Tą resztę oleju jeszcze wypełnię środek jabłka. Nie wygląda to za ciekawie, ale uwierzcie, że działa. Odpalamy i tworzymy naszą. Działaj! Świeczkę. Działa. I po 22, jak gaszą nam światła, to można sobie zrobić taką świeczkę i posiedzieć trochę dłużej. A przy okazji, skoro mamy już świeczki, to teraz czas na romantyczną więzienną kolację. Joystick, co ty robisz w więzieniu? Za co cię zamknęli? Za skubi chrupki. Czas na najprawdopodobniej najgorszy posiłek w moim życiu. Przeglądając lifehacki natknęłam się na więziennego pad thaia, który składa się z makaronu z zupki chińskiej, jakiegoś kurczaka w puszce, orzeszków ziemnych oraz masła orzechowego. Będzie grubo. Otwieram naszą puchę. Nie wygląda dobrze. Wrzucamy nasze mięso do naszego pad thaia. Tyle wystarczy. Dokładamy masło orzechowe. Mmm! Smakołyki! Posypujemy orzeszkami! Mieszamy. To nie wygląda najlepiej! No ale widziałam, że ludzie to jedzą, więc nie może być takie najgorsze, prawda? Tak prezentuje się nasz pad thai! Pyszny! Stoczyłam się! Chcę do domu. Pyszne. Ocena w skali od 1 do 10? Obciarki. Uwzględnij warunki więzienne. 10 na 10. Zostawię sobie na później. Czas na deser i uwaga! Jeżeli mamy banana, chcemy go zjeść troszeczkę bardziej ekskluzywnie, a nie tak od razu, wiecie, bez krojenia. A zostało nam wieczko po konserwie, to możemy użyć tego jako noża. Spójrzcie sami.
A jeżeli nie jesteśmy na tyle bogaci i nie dysponujemy żadną konserwą, ale dysponujemy długopisem, to mam kolejnego lifehacka na krojenie. Rozkręcamy go, wyciągamy sprężynę i tej sprężyny też możemy użyć jako nóż. Ta-dam! Jakoś dzisiaj sobie poradziliśmy. Czas ściągnąć te papiloty. Świetnie. Ten mi się rozwalił. To zacznijmy od tego. Błagam. Niech to będą piękne loszki, chociaż niech to mi wyjdzie. Powiedz sobie lusterko może na ten, na szafkę. Chwila prawdy. To działa! Teraz drugi. Drugi nie wyszedł. Oto mój więzienny look na dzisiaj. No, 10 na 10. Jak wyglądam? Pysznie. Słuchajcie, mi się wydaje, że ja przyszłam glow up w tym więzieniu. Jak oceniacie? Napiszcie w komentarzu w skali od 1 do 10. Jeżeli obejrzeliście odcinek do samego końca, to napiszcie w komentarzu wakacje 2023.